Witam Was na naszym kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii Jak to robimy? W tym odcinku pokażę, jak wprowadzamy kabel do takiej szafy, jak go obieramy, przygotowujemy, domierzamy i mocujemy w taki sposób, żeby wyglądał dobrze, ładnie i zgodnie z instrukcją i wymaganiami naszego inwestora. Wczoraj wciągnęliśmy wszystkie kable ze starej półki na Begiety do tego nowego punktu, a teraz pokażę, jak przygotowujemy szafę i jak montujemy te kable do stojaka, jak je obieramy, a następnie mocujemy tuby do begiet. Zaczniemy od obrania kabla. Mamy tutaj specjalny kabel wewnętrzny. Ja wcześniej sobie opisałem te kabelki. Ten trafia na BGT11, czyli do góry, więc zacznę od tego drugiego, który ma trafić niżej. To jest BGT10, dlatego muszę wydrukować opisówkę z numerem kabla. 21AK. Kabel nazywa się 201AK22 i włókna są od 1 do 96. Na razie trochę roboczo są te opisówki robione, one do końca będą chyba wymienione na inne. Natomiast no, na tym etapie musimy pilnować wszystkich opisów. Żeby nam to nie zginęło. Dobrze, tu mamy opisówkę. Kabel jest na BGT10. Jeszcze do tego będę potrzebował tasiemkę w miejscach montażu. Opasek zamontujemy taśmę. No i tutaj tak jest kiepsko to wymyślone. Ok, to w tym miejscu powiedzmy. Wcześniej pokazywałem ten element mocujący, który powinien te kable mocować w ten sposób. W drugim polu w tym, a w trzecim na przykład w tym lub na odwrót. I dopiero od tego miejsca wchodzimy kablami na BGT. Natomiast tutaj tego nie stosują. I problem polega na tym, że tych pól do montażu kabli jest 2, 4, 6, 8, 10, BGT 14. Do tego te najwyższe BGT kończą się w tym miejscu, wchodząc częściowo tym polem montażowym na pole montażowe kabli. No i to powoduje, że jest tutaj dosyć duży problem, żeby to zamocować. Robimy to na razie trochę tak na czuja. Ja zaczynam to mocować w tym miejscu, a te ostatnie BGT no, będą musiały mieć kable wprowadzone bezpośrednio. Tak jest założenie. I wcześniej tutaj kolega z Telekomu tak zrobił. No ale nie ma niestety rozwiązania dobrego. Więc wydedukowaliśmy sobie, że będziemy to robić na tych ostatnich dwóch polach, zostawiając je jeszcze na jakieś BGT, no ale liczę się z tym, że częściowo te kable będą musiały być mocowane jeden na drugi, bo nie zmieszczą się wszystkie. Dobra, tu mamy miejsce tasiemkowania. Muszę założyć jeszcze uchwyty na rdzeń. Standardowe. Gdzieś jeszcze imbusa będę szukał. Co w zestawie był tylko jeden? Masz tam drugi imbus? Gdzieś go miałem, ale odłożyłem go. Nie. Tu jest, dobra. No jeden imbus na taką ilość uchwytów to jest prośba o zgubienie go. I standardowy uchwyt do rdzenia.
mocowany tylko na taką śrubę, która pozwoli w późniejszym czasie dołożyć kolejny element. Okay. Tu możemy go skrócić. No i to się właśnie odkleja. Co, bo dlatego mówiłem, że będzie to prowizoryczne rozwiązanie, tylko na potrzeby montażu. Obawiam się też, że prowizorki trzymają najdłużej, ale w kolejnym etapie ja je tu będę taśmował przezroczystą folią czy taśmą. Na razie tylko opaskami, żeby to się nie odkleiło za tydzień lub dwa. A potem sobie to zabezpieczymy. Dobra. No tak będzie, myślę, że całkiem fajnie. No i kabla tutaj zdecydowanie jest go za dużo. Więc go sobie skrócę. Przynajmniej o te 2 metry. Jak wcześniej, i zostawimy takiego dłuższego. Dobra, teraz kabelek. Jak jest zbudowany? Żółta izolacja zewnętrzna, w środku powłoka zabezpieczająca obiekt przed pożarem. W zasadzie gdyby się miało coś tutaj palić, to kabel będzie niepalny i samogasnący, czy jakieś takie parametry PPOSZ. Więc ma taką podwójną powłokę. No i niteczką całą tą izolację będzie trzeba rozerwać w pierwszym etapie. Oczywiście jest ryzyko pocięcia sobie dłoni, więc można to zrobić za pomocą jakiegoś prostego triku, nawijając tą nitkę na jakieś narzędzie. I w ten sposób można sobie rwać to dalej. Jest dosyć mocna ta nić. Też lubi się tam wcinać w dłoń. Potem palce są pocięte. Tutaj trochę pokręcimy i bardzo fajnie się to obierze. Jeszcze kawałek. No, powiedzmy, że tak. No i tutaj możemy tą całą izolację wyrzucić. W środku mamy oczywiście zwój tub. Elementy wzmacniające, więc warto to wszystko wyciągnąć w jednym kawałku. Okay. I teraz tutaj saperska robota. Delikatnie próbuję to wyrównać, żeby w zasadzie dotykając nożykiem tej powłoki, delikatnie tą powłokę żółtą nacinam równomiernie, żeby też ładnie to jest estetycznie wyglądało, natomiast ta część środkowa, która przypomina taką plastelinę, tak niefachowo to nazywam, ale pewnie zabezpiecza ten kabel przed, w zasadzie obieg w czasie pożaru, przed jakimiś smutnymi konsekwencjami, i ten płomień jest gasnący na tym kablu. Tak dzisiaj myślałem, żeby zrobić test tego kabla, go podpalimy chyba. Zobaczymy, jak on się zachowuje w stosunku do innych kabli lub inne kable, czy też się tak fajnie palą jak ten, lub nie palą. Tyle tego obieramy, a nigdy nie było okazji przetestować tego rozwiązania, czy ono faktycznie powoduje, że ten płomień nie będzie się tutaj na nim jakoś mocno rozprzestrzeniał. Dobra, zostało nam tylko rozmontowanie nitki, która trzyma tutaj powłokę z wypełnienia, które będzie nam z kolei wodę czy wilgoć pochłaniać.
płetka wypełniająca, przeciwwilgociowa. Dobra, to sobie wyciągamy w ten sposób, szybko, sprawnie. Końcówka tylko może sprawiać problemy, jak się tutaj kabel otworzy, to nie chce tak łatwo schodzić. Ale 2 minuty i obrane. Ok. No i drugi etap saperskiej roboty. Wycięcie nitek. No tak, żeby nie zrobić tutaj kuku w tubie. A w zasadzie nie przeciąć włókien. Ostry tapeciak w rękach niedoświadczonego montera jest zabójczy. Jest najgorsze miejsce na awarię. Przecięta tuba i nie wiem, jedno włókno strzelone. Ale widziałem już takie tuby pocięte w tych miejscach przez fachowców z tapeciakami. Więc najpierw trzeba dobrze opanować obsługę tego nożyka, żeby nie popsuć tutaj kabla i nie zrobić sobie problemów. Dobra, to się trochę gorzej obiera. Ale też takimi ruchami da się to w miarę zdjąć. No. Się klinuje, to trzeba to lewo, prawo trochę poprzesuwać. No, przesadziłem chyba. Za bardzo na raz chciałem. Ok. Dobra, poszło. No i tu już jest w ogóle kłopot. Sobie wyciągnę kilka tub. Dzięki temu ten koszmar z tych nitek da się jakoś łatwiej wyjąć. Jeszcze tutaj. O, nie chcę współpracować. No kompletnie, muszę na samym rdzeniu. Dobra, zdjęte. I co, i teraz jeszcze tutaj warto to wszystko wyrównać. Ja wycinam to nożyczkami do kewlaru, które w tej chwili już kewlaru w kablach nie uświadczą, ale wycinanie tych wszystkich rzeczy jest przydatne. No i sztuczka z TikToka i z innych mediów, czyli obieranie tuby w taki sposób, żeby się ładnie otworzyła. No tu się nie do końca udaje nam, dlatego że kabel ma małą średnicę, a tuby są mocno oplecione. Ale spróbuję to naciągnąć. Zobaczymy, może się uda pokazać triki. Poszło, ale o, strzeliło. No i obrane, znaczy obrane, rozwinięte. Zostaje wycięcie rdzenia. No i to, mam niesprawne teraz obcinaczki przez nitkę. Dobra. Rdzenia zostawiamy tyle, żeby trafił do końca tego uchwytu, no ale też, żeby tu ładnie pasowało nam z taśmami, które wcześniej przygotowałem, więc na oko będzie w tym miejscu. I jeszcze ostatnia nitka, która jest montowana wzdłuż rdzenia. No dobrze, to będzie. To sobie później posprzątam. Zostały tuby skręcone, więc teraz powietrze i jedziemy z ogrzewaniem, czy w zasadzie z prostowaniem tub. Sztrum, dmuchawka. Widziałem kilka nagrań na YouTubie czy
na innych mediach, gdzie ktoś opala to ogniem. Sam zresztą tak robię, jak nie mam prądu. Natomiast powinno to się robić ciepłym powietrzem, a nie jakimś tam otwartym ogniem. Chociaż te tuby bardzo ładnie reagują na ciepłe powietrze. Same się w zasadzie prostują. Na naszych kablach w Polsce, jak czasami to opalamy, one, jakby ten plastik czy materiał jest jakiś kiepski, nie zachowują się tak dobrze. Tutaj oprócz tego, że tuby są bardzo fajne, elastyczne i po podgrzaniu bardzo ładnie się prostują, w środku tuby są suche, nie mają żelu, więc nie ma ryzyka przegrzania. W zwykłym kablu, gdzie jest żel, podgrzewamy to za mocno, ten żel zaczyna podnosić swoją temperaturę, zwiększa objętość, przez co rozsadza tubę i wylatuje z tej, czy wypływa z tej tuby. No i wygląda to kiepsko. Tutaj takiego problemu nie ma, więc możemy działać. No to lecimy. Ta tektura, którą używam, powoduje to, że wokół tej tuby gromadzi się ciepłe powietrze. Ono nie przelatuje obok tub. No i to zdecydowanie poprawia taki proces prostowania. Naprawdę jest to skuteczniejsze. No i tak możemy sobie to dmuchać przez kilka chwil. Ja to robię na najmniejszym biegu, na tym pierwszym. No żeby też nadmiernie tych tub nie przegrzewać niepotrzebnie. No muszę dać im chwilę, żeby jednak nastąpiła reakcja na to ciepłe powietrze, żeby tuba zdążyła się wyprostować. Więc tutaj pośpiech też nie jest wskazany. No ale tak już to całkiem fajnie działa. Cały ten strumień powietrza dzięki temu kartonikowi utrzymuje się tam wysoka temperatura. Dzięki temu tuby bardzo fajnie się prostują. Robimy to po to, żeby łatwiej się przeciągało nam w tych riczko, które są wyprowadzone z begiet. One w środku tam jakieś 40-50 cm są wywinięte w środku i dopiero tuba wchodzi w miejsce montażu w begiecie. Więc tak oceniam, że tam pół metra tej riczko jest. Jak jest tuba prosta, to zdecydowanie łatwiej włożyć taką tubę do riczko, niż wpychać ją na siłę taką skręconą. Poza tym, jak jest prosta, to też w środku lepiej wystaje. Nie wywija się niepotrzebnie. Wychodzące włókna z tuby nie są narażone na jakieś zagięcia. To same plusy tak naprawdę. No i rzecz ostatnia, czyli estetyka. Też jest istotna w takich pracach. No i co jakiś czas te tuby prostuję. Między sobą one się mocno zwijają, więc trzeba je tam raz po raz rozciągnąć. Łatwiej wtedy się tutaj odwijają od ciepłego powietrza, jak się nie kręcą wokół siebie. O, super. Bardzo ładnie to wygląda. Tu się czerwona kręci, to ją sobie rozwinę. Troszkę parzą w dłonie. Są gorące, jak je złapiemy, to oparzeń z tego nie będzie, ale czuć, że jest ciepło. Zostały jeszcze jakieś 2 metry. No i kończy się kabel. No i tak go mam tutaj za dużo, tego kabla, ale zostawimy go sobie.
jeszcze tutaj. Dobra, z grubsza będzie. Z grubsza będzie. Te są ładne. Została tylko końcówka. Końcówkę można ściąć. Można sobie ją dogrzać. No, uciekają. Okej, jeszcze raz. No w zasadzie nawet w tej pozycji, jak dostaną ciepłego powietrza, to wracają tak, jakby pamiętały swoją budowę czy swój układ. Bardzo ładnie się prostują, nawet bez naciągania. Będzie mi łatwiej je przeciągać, jak je sobie tutaj na końcu wyrównam tak siłą grawitacji. Dobra. Mogę teraz zamocować kabel. Zakończyłem proces prostowania tub za pomocą ciepłego powietrza. Teraz zamocujemy kabel na swoim miejscu. Zacznę od tego, że tuby, których jest tutaj 8, staram się układać pół na pół, w taki sposób, żeby wokół tego elementu tuby rozchodziły się równomiernie. Tutaj jeszcze może przełożymy o jedną pozycję, żeby napis, który wcześniej przyczepiłem, lepiej był widoczny. O, w ten sposób. Tutaj dwoma opaskami, klasycznie. Raz i dwa. Dobra. Kabel zamocowany. Teraz imbusikiem dokręcę ten uchwyt, żeby nam rdzeń się trzymał. To są te uchwyty stosowane w mufach FIST najczęściej i w innych u nas też spotykanych rozwiązaniach, ale dzięki temu elementowi ja mogę tu dołożyć kolejny i kaskadowo układać te kable jeden na drugim lub obok, a rdzenie mocować w jednym punkcie. Bardzo fajne rozwiązanie. Ok, tuby mamy. Następnie biorę peszel. Też specjalny, nie byle jaki. Taki ładny, siwy. Tu się mógł go wyrównać, bo jest krzywo obcięty. O. Peszel będzie w tym miejscu. No i to jest bekieta 10, czyli dotąd go będę zostawiał. No tak trochę jest to też niedobrze, nie źle. Dlatego, że ten uchwyt pozwala na też takie zastosowanie tej rury, czy później tutaj. No ale co zrobić? Damy to w ten sposób. Stawię tu kawałek. Powinno wystarczyć. Troszkę więcej to później domierzę dokładnie. Mam tutaj też takie fajne siwe paski, więc się bardzo ładnie komponują. No to ono tutaj krzywo obciąłem. O, tak ładnie. Jak jest prosto i równo, to jest lepiej niż jak jest krzywo i brzydko. Błąd. Dlatego, że najpierw powinienem przełożyć sobie tuby przez to. A potem nie włożę. Nie będzie szansy.
całym tym montażu w takich długich tubach trzeba bardzo uważać, żeby jej przez przypadek nie złamać gdzieś w ferworze walki, zagiąć. Oraz, że przestaje być ładna, elastyczna i sztywna. Jest w tym miejscu już podatna na uszkodzenia. A dwa, że mogą niestety razem ze złamaną tubą złamać się włókna. Dobra, tu złapiemy. I co? I to tak gdzieś w tym miejscu będzie. Jak tu złapię opaską, no to tutaj muszę dać tej tubie trochę się wyginać. Więc tak centymetr, półtora za dużo. A trzeci punkt chirurgicznej pracy dzisiaj to docięcie tego nożykiem. Znowu, żeby nie zepsuć czegoś. Okej. Jeszcze tutaj wyrównam. Będzie lepiej. I znowu moje siwe opaski. No chodźcie tutaj. Jedną dam tutaj. No a druga gdzieś w tym miejscu będzie. No tak, nie ma dobrego rozwiązania. Ona, można sobie jeszcze trochę tym peszlem poruszać. On się wtedy zacznie wykręcać to miejsce, w które chcemy. Drugie miejsce montażu. Tak to wygląda. Teraz zostawiamy to przygotowane. Mógłbym wprowadzić te tuby do Begiety, tylko problem polega na tym, że potem nie zamknę tej Begiety. Te tuby wyjdą w środku, nie ma gdzie ich zmagazynować, więc dopiero wkładanie tub do tych tub Ricco będziemy robić w momencie, jak będziemy przygotowywać już Begietę do spawania. Więc na razie takie wisielce zostają. I nic z tym nie da się zrobić. Będę za chwilę przygotowywał kolejny kabel. Tak to wygląda, tak to robimy. Taki jest efekt końcowy. Jeśli się podobało, zapraszam na kanał. Możecie napisać komentarz, może macie jakieś swoje uwagi. Ciekawsze, mądrzejsze. Albo jakieś inne rozwiązania, także przydadzą się i pozwolą poszerzać wiedzę. Dzięki i do usłyszenia.